Przed nami magazyn 28. kolejki eWinner drugiej ligi, w której działo się naprawdę sporo. Był mecz lidera z wiceliderem, derby Lubelszczyzny i mecz drużyn zaciekle broniących się przed spadkiem. Na początek zaczynamy jak zwykle od rozkładu gier tej serii spotkań. I przenosimy się do Wrocławia, gdzie niepokonany od 13 meczów Stomil grał z rezerwami Śląska, które są w strefie spadkowej. Nie trudno było wskazać faworyta tego spotkania. Początek należał jednak do gospodarzy, którzy pierwsi stworzyli groźną sytuację. Kuba Lizakowski przejął piłkę około 35 metrów od bramki Stomilu. Dość mocno uderzył, ale Jakub Mądrzyk sobie poradził. Kilka minut później sprytnie rozegrany rzut rożny, ale strzał Przemysława Bargiela został zablokowany. Goście dali się wyszumieć rywalom i sami zaatakowali. W 23 minucie z prawej strony zagrał w pole karne Karol Żwir, odegrał do Huberta Krawczuna, który bez problemu wstrzelił do siatki. Kilka minut później gospodarze sami napytali sobie biedy, Mateusz Stawny podał do bramkarza, ale Oskar Mielcarz zwlekał z wykopnięciem piłki, szybki Shun Shibata mu ją odebrał. Zawodnik Śląska sfaulował Japończyka w polu karnym, a z 11 metrów celnie uderzył Piotr Kurbiel. W drugiej połowie długo trzeba było czekać na groźną sytuację. Stomil pewnie prowadził, a Śląsk nie potrafił stworzyć okazji. To udało się gościom w 69 minucie. Wyprowadzili kontratak, po którym uderzył Kurbiel, ale Mielcarz odbił piłkę, a dobijający Żwir kopnął nad poprzeczką. W końcówce akcję przeprowadzili rezerwowi Stomilu. Sebastian Szypulski podał do Mateusza Maćkowiaka, jego strzał przeciął Stawny i skierował piłkę do własnej bramki. Dzięki wygranej goście awansowali na pozycję wicelidera. Na suchych stawach zmierzyły się zespoły, które walczą o utrzymanie. W lepszej sytuacji był Hutnik, dla którego wygrana niemal gwarantowałaby pozostanie w lidze. Górnik jest tuż nad strefą spadkową. Na początku bardziej aktywni byli polkowiczanie. Pierwszym efektem była sytuacja z 10 minuty. Patryk Kieli stracił piłkę z boku pola karnego. Kamil Wacławczyk od razu zagrał do Mateusza Piątkowskiego, który jednak strzelił za słabo, by pokonać Adama Wilka. 10 minut później też zabrakło mocy przy uderzeniu, ale po drugiej stronie boiska. Po tym razem dobrym podaniu Kielisia w dobrej sytuacji znalazł się Krzysztof Piątek, ale Marcin Furtak pewnie złapał piłkę. Hutnik przejął inicjatywę, zaczęło się od rzutu rożnego, ale Górnik jeszcze sobie poradził. Po chwili gospodarze odzyskali piłkę, ta w końcu trafiła pod nogi Dawida Kubowicza i objęli prowadzenie. W drugiej połowie trzeba było troszkę poczekać na dogodne sytuacje. W 62 minucie krakowianie wyprowadzili kontratak. Podanie dostał Miłosz Drąg, dokładnie przymierzył zza pola karnego i pokonał Furtaka. Goście nie mieli już nic do stracenia i ruszyli do ataku. Po akcji lewą stroną i dośrodkowaniu głową z około 13 metrów strzelił Mariusz Idzik i zdołał pokonać Wilka. Górnik dążył do wyrównania, ale szyki pokrzyżował im w 82 minucie Jevhenij Biłokin. Po faulu z boku boiska sędzia po raz drugi ukarał go żółtą kartką i goście kończyli w dziesiątkę. Hutnik wykorzystał grę w przewadze w doliczonym czasie, a kropkę nad i postawił Krzysztof Świątek, który strzelił 13. bramkę w sezonie. W bardzo trudnej sytuacji jest Siarka Tarnobrzeg, która przed meczem z Olimpią zajmowała ostatnie miejsce. W poprzedniej kolejce jednak wygrała, a teraz gościła zespół, który przegrał 3 mecze z rzędu. Zanim rozpoczęło się spotkanie, gospodarze wykonali miły gest w kierunku gości i chwilą ciszy uczcili pamięć Stanisława Fijarczyka, długoletniego trenera Olimpii. Piłkarze Siarki spróbowali wykorzystać to, że rywale są w kryzysie. Już w 3 minucie w pole karne podał Piotr Kwaśniewski, a jak piłka do niego wróciła, uderzył nad bramką. Kilka minut później ten sam zawodnik strzelił mocno zza pola karnego. Tym razem piłka przeleciała bliżej bramki, ale wciąż brakowało precyzji. Olimpia dopiero w końcówce pierwszej połowy doszła do głosu. Po akcji lewą stroną z narożnika pola karnego uderzył Jakub Branecki, ale Wojciech Muzyk odbił na rzut rożny. Po zmianie stron znów przed okazją stanęli Elbążanie. W pole karne podał Marcel Stefaniak. Piłka spadła pod nogi Marcina Czernica, ale jego strzał także odbił Muzyk. I znów przez długi czas trwała głównie walka w środku boiska, aż do 83 minuty. Wtedy bardzo poważny błąd popełnił Adrian Piekarski, który chciał podać do bramkarza, zrobił to jednak za lekko. Rezerwowy Filip Krępa okazał się szybszy od Andrzeja Witana i kopnął do pustej bramki. Goście mieli świetne okazje, by co najmniej wyrównać. Branecki poradził sobie z dwoma rywalami, ale trafił w poprzeczkę.
W doliczonym czasie po rzucie rożnym Jana Sienkiewicza i strzale z bliska Łukasza Sarnowskiego piłkę z linii bramkowej wybił Karol Nojszewski. Siarka wygrała i opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Broni w walce o utrzymanie nie zamierza też składać kolejny zespół znajdujący się w strefie spadkowej – Garbarnia. Tym razem krakowianie grali w Stężycy z Radunią, która też nie może być jeszcze spokojna o drugoligowy byt. Bardziej zdeterminowani wydawali się goście. W 8 minucie z rzutu wolnego uderzył Adam Żak, ale tuż obok bramki. Szybko odpowiedziała Radunia, a po podaniu z głębi pola Cezary Sałczek miał dobrą okazję, ale Ksawier Dziekoński skrócił kąt i skończyło się na rzucie rożnym. W 31 minucie najpierw ostrzeżenie wysłał Patryk Mularczyk, po którego strzale z rzutu wolnego Kacper Czajkowski wybił piłkę na rzut rożny. Po płaskim dośrodkowaniu nogę przystawił Żak i Garbarnia prowadziła. Gospodarzom z trudem przychodziło tworzenie akcji. Kolejną dogodną sytuację mieli dopiero w 82 minucie. Z lewej strony w pole karne zagrał Ed Nilsson Furtado, ale Sałczek nie trafił w piłkę. Garbarnia robiła wszystko, by utrzymać prowadzenie do końca spotkania. Żak chciał trzymać piłkę w narożniku boiska, ale udało mu się przedrzeć przez obronę. Stracił jednak futbolówkę, ale z linii pola karnego mocno kopnął Tomasz Tymosiak i goście wygrali 2-0. W tabeli są wciąż w strefie spadkowej, ale z taką samą liczbą punktów, co pierwszy bezpieczny zespół. To spotkanie elektryzowało kibiców w drugiej lidze. Na boisko wicelidera przyjechał lider. Gdyby Kotwica wygrała, dogoniłaby w tabeli Polonię. Wygrana gości mogła być z kolei dużym krokiem w kierunku pierwszej ligi. Od pierwszych minut lepiej grali warszawianie, a gospodarze nadrabiali agresją i faulami. W 10 minucie Piotr Marciniec odzyskał piłkę w okolicach pola karnego i za chwilę strzelił, ale Oskar Pogorzelec nie miał problemów, by obronić ten strzał. Kotwica próbowała kontratakować i tak było na przykład 2 minuty później. Paweł Łysiak podał w pole karne, ale tam zdążył przerwać obrońca. Po chwili okazja dla Polonii. Zza pola karnego uderzył Bartosz Biedrzycki, ale Pogorzelec pewnie złapał piłkę. Gospodarze atakowali, ale akcje były albo blokowane, albo piłkę łapał Jakub Lemanowicz. W 28 minucie odpowiedziała Polonia. Lewą stroną zaatakował Biedrzycki, poradził sobie z Michałem Kozajdą i podał w pole karne akurat tam, gdzie wbiegł Paweł Tomczyk, który płaskim strzałem pokonał bramkarza Kotwicy. Gościom było mało i jeszcze przed przerwą Michał Bajdur świetnie zagrał do przodu do Wojciecha Fadeckiego, który pomimo rozpaczliwie interweniującego Roberta Obsta podwyższył prowadzenie. Gospodarze przed końcem pierwszej połowy mogli zdobyć kontaktową bramkę. Po rzucie wolnym z linii pola karnego strzelał Łysiak, lot piłki zmienił jeszcze Damian Kostkowski i piłka minęła słupek. Tak jak w pierwszej połowie, strzały były blokowane, a dośrodkowania łapał Lemanowicz. W 63 minucie dogodną okazję miał Bajdur, ale z około 18 metrów nieczysto trafił w piłkę i minęła ona bramkę. Gospodarze dopiero w 90 minucie dopięli swego. Kozajda podał na głowę Sebastiana Murawskiego i było już tylko 1-2. Sędzia doliczył 6 minut, ale wynik się nie zmienił. Polonia wygrała i ma 6 punktów przewagi nad Kotwicą. Do Puław przyjechał najlepszy zespół 2023 roku, Motor, który na dodatek był żądny rewanżu za porażkę 2-6 w rundzie jesiennej. Gospodarze dobrze weszli w to prestiżowe spotkanie. W 7 minucie bardzo mocno zza pola karnego strzelił Marcin Ryszka, ale Łukasz Budziłek z trudem obronił. Wisła była bardziej aktywna i częściej atakowała. W 20 minucie po akcji Macieja Kony z Kamilem Kargulewiczem ten drugi zagrał wzdłuż bramki, ale nikt nie zdołał oddać strzału. W końcu Motor dał znać o sobie. W pole karne dośrodkował Rafał Król, głową strzelił Kacper Wełniak, ale za słabo, by pokonać Piotra Zielińskiego. W kolejnej akcji nikt nie przeszkadzał Adrianowi Paluchowskiemu, który przebiegł kilkadziesiąt metrów i uderzył. Skończyło się na rzucie rożnym. Przed przerwą ze stałego fragmentu dośrodkował Mariusz Rybicki, głową strzelał Bartosz Zbiciak, a piłkę z linii bramkowej wybił Kona. Po zmianie stron nadal przeważali gospodarze. Po stracie piłki przez Marcela Gąsiora wyprowadzili kontratak. Damian Kołtański podał do Kargulewicza. Ten wrzucił w pole karne, ale Paluchowski nie sięgnął piłki. Kapitan Wisły poprawił się kilka minut później. Zbyt krótkie podanie Zbiciaka przejął właśnie Paluchowski i na raty pokonał Budziłka. Motor rzucił się do ataków, ale obrona Wisły była bardzo pewna. W 76 minucie po indywidualnej akcji strzelał Mikołaj Kosior, ale nad bramką. Kolejna okazja to rzut rożny i dośrodkowanie Piotra Ceglarza. Strzał głową Króla pewnie łapie Zieliński. Derby Lubelszczyzny wygrali gospodarze i wyprzedzili Motor w tabeli.
Jeśli rezerwy Zagłębia wciąż chcą uniknąć spadku, to mecz z GKS-em Jastrzębie był dobrym momentem, by zacząć wygrywać. Rywale też nie są jeszcze pewni utrzymania, więc była szansa na niezły mecz. W 7 minucie gospodarze stworzyli sytuację do objęcia prowadzenia. Czejku Dieng wygrał pojedynek w polu karnym z Dawidem Witkowskim, ale strzelił obok bramki. Potem do głosu doszli rywale. Z rzutu wolnego uderzył Witkowski, piłka odbiła się od muru i wyszła na rzut rożny. W 23 minucie na strzał z prawie 30 metrów zdecydował się João Guilherme i piłka wpadła w samo okienko bramki Kacpra Bieszczada. To gości jeszcze nie zadowoliło. Kilka minut później po rzucie rożnym głową strzelił Przemysław Lech i trafił w rękę Kamila Sochania. Sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamienił Daniel Stanclik. Jeszcze przed przerwą goście mogli podwyższyć. Wyprowadzili błyskawiczny kontratak, ale Dariusz Kamiński źle podał do Szymona Gołucha. W drugiej połowie nie było wielu bramkowych sytuacji. W 70 minucie najpierw z pola karnego strzelił Farid Ali, ale został zablokowany. Dobitka z 5 metrów Stanclika przeleciała nad bramką. Gospodarze odzyskali nadzieję w 84 minucie, kiedy Daniel Szymczak sfaulował w polu karnym Kacpra Terleckiego, a z 11 metrów trafił Dawid Pakulski. Mimo zdobycia kontaktowej bramki Zagłębie nic więcej nie zdziałało. Po tej porażce spadło na ostatnie miejsce w tabeli. W KKS-ie Kalisz po 3 porażkach z rzędu nastroje nie były dobre, bo drużyna zaczęła tracić szanse na miejsce barażowe, a jeszcze niedawno mogła zostać wiceliderem. Początek nie zapowiada na przełamanie piłkarzy trenera Bartosza Tarachulskiego. Już w 4 minucie po składnej akcji Szymon Pawłowski uderzył z około 13 metrów, ale trafił w słupek. W rewanżu KKS odzyskał piłkę pod polem karnym Lecha, strzał Kamila Koczego złapał jednak Mateusz Mędrala. Przewaga gości rosła i kolejna okazja to strzał Piotra Giela z 25 metrów, rzut rożny po interwencji bramkarza Lecha. W 25 minucie daleki wykop Macieja Krakowiaka przedłużył głową Giel, a Koczy wyprzedził Bartosza Tomaszewskiego i Kaliszanie objęli prowadzenie. Końcówka pierwszej połowy w ich wykonaniu była piorunująca. Najpierw piłkę od Giela na lewej stronie dostał Nestor Gordillo. Nikt mu za bardzo nie przeszkadzał, gdy wbiegł w pole karne i płaskim strzałem podwyższył prowadzenie. 3 minuty później po dośrodkowaniu z prawej strony piłkę głową zgrywał najpierw Mateusz Gawlik, a potem Michał Borecki, ale skończyło się na mocnym strzale Giela. KKS do przerwy prowadził 3-0. Po zmianie stron gospodarze nie potrafili się otrząsnąć, za to Kaliszanie nadal atakowali. W 56 minucie długie podanie trafiło do Koczego. Giel odegrał na lewą stronę do Daniela Kamińskiego i było 4-0. Niespełna 20 minut później znów dalekie zagranie, ale tym razem strzał Jakuba Wilczyńskiego broni Mędrala. KKS pewnie wygrał i w tabeli do drugiego miejsca traci 4 punkty. W ostatnim meczu Znicz bezbramkowo zremisował z Pogonią Siedlce. Niestety nie otrzymaliśmy nagrania z tego spotkania. A oto kompletne wyniki 28. kolejki E-Winner drugiej ligi. Na pozycji lidera umocniła się Polonia, która ma 4 punkty przewagi nad Stomilem oraz 6 nad Kotwicą i Zniczem. Tabele zamykają zespoły rezerw Zagłębia Lubin i Śląska Wrocław. W klasyfikacji strzelców z 18 golami prowadzi Maciej Firlej, drugi Damian Nowak ma 4 bramki mniej, a po 13 trafień zaliczyli Piotr Giel i Krzysztof Świątek. W 29 kolejce najciekawiej zapowiadają się mecze w czołówce Stomilu ze Zniczem i KKS-u Kalisz z Wisłą Puławy. Na skrót tych spotkań, a także pozostałych zapraszamy tradycyjnie za tydzień. Tymczasem nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!